Dobry wieczór, Opole, witam serdecznie. Jak się okazuje, wszystko trzeba robić w sporcie na 100%. Na 100% też mam debiut na czerwonej scenie TEDa, bo nie dość, że debiutuję, jestem tu po raz pierwszy, to jeszcze występuję jako pierwszy, więc tym większy dla mnie zaszczyt. Jako trener personalny powinienem zrobić sobie teraz kilka pompek, żeby się rozruszać. Zrobiłem to na zapleczu. Dowcipu już nie muszę opowiadać, na szczęście, bo bym go spalił. Natomiast chciałbym dzisiaj dosyć mocno poruszyć pewien dla mnie i myślę, że dla każdego z was temat. Tematem naszego spotkania dzisiaj jest to, że każdy ma szansę i ja szeroko i głęboko w to wierzę. Pewnie większość z was chodziła kiedyś do podstawówki, ja też. I byłem w szóstej klasie nawet. I w szóstej klasie podstawówki nasz nauczyciel od WF-u, a to była nasza ulubiona wtedy lekcja, do tego, żeby pograć w piłkę, wziął nas na tą lekcję i postanowił, że zrobi lekcję z lekkiej atletyki. A na lekkiej atletyce wtedy się biegało tylko, więc wziął nas na boisko piłkarskie i kazał nam za ocenę szóstkę przebiec 10 okrążeń tego boiska. To było 3000 metrów. Też oczywiście pomyślał o osobach ambitnych i dał nam zadanie dla ambitnych 20 okrążeń za 2 szóstki. I z całej klasy znalazł się jeden chłopak, który postanowił zadanie dla ambitnych spełnić. Biegał najdłużej, najszybciej ze wszystkich, dublował ich i jak dobiegał już do całej grupy, która czekała na to, żeby na końcówkę jeszcze pójść troszkę pokopać piłkę, to podbiegł, zdyszanym głosem popatrzył na nauczyciela i powiedział: proszę pana, zrobione. Dostanę 2 szóstki. A nauczyciel z wyrazem politowania, pożałowania popatrzył na ucznia i powiedział: Waldek, ty zgrzeszyłbym, jakbym dał ci 2 szóstki. Nie wiem, ile wtedy miałem lat, ile się ma w szóstej klasie, nie kiblowałem żadnej, więc miałem może 11-12 lat. I tak strasznie zabolała mnie moja ambicja tego, że ja chciałem pokazać swoją wartość. Chciałem mieć szansę na to, żeby udowodnić, że jestem inny niż widzą mnie inni, wszyscy dookoła. A on jednej chwili powiedział, że zgrzeszyłby, gdyby dał mi to, na co zasłużyłem. Uznanie i spełnienie. I teraz pytanie, ja się zacząłem zastanawiać, bo to była przełomowa chwila w moim życiu i od tego momentu wiedziałem, co w życiu będę chciał robić. Postanowiłem, że nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek grzeszył, dając uznanie komuś za jego usługi, za jego talent, za jego poświęcenie. Nie pozwolę na to, albo inaczej zrobię wszystko, żeby jak najmniej osób zmarnowało swoje talenty i zmarnowało swój potencjał. Pytanie, jak to zrobić? Jak sprawić, żeby ludzie wykorzystywali swój potencjał, zwłaszcza ludzie młodzi, tacy jak wy? Trzeba zadać pytanie, na które odpowiedzią będzie rozwiązanie. Należy zadać 2 pytania. Pierwsze brzmi: kim jesteś? Drugie: czego chcesz? I te 2 pytania dzisiaj zadam. I pozwolę wam spróbować samemu, z moją pomocą, znaleźć na nie odpowiedź. Ja mam 3 przykłady na to, 3 narzędzia, które pomagają nam odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem i czego tak naprawdę od tego bycia, od życia chcę. Przede wszystkim najważniejszą sprawą są nasze przekonania. I pewnie o tym słyszeliście i wiecie, że przekonania potrafią bardzo mocno zrujnować wszystko. Nasze myśli, nasze plany, nasze idee. Po prostu w naszej głowie, tak jak w bajkach, w kreskówkach, kiedyś siedział na prawym ramieniu diabełek, na lewym aniołek, siedzi u nas taki krytyk wewnętrzny, który co chwilę nam podpowiada, co mamy robić. Tak naprawdę on to robi z czystości swojego serca i z chęci zadbania o nas. On po prostu tak bardzo troszczy się o nasze bezpieczeństwo, że nie pozwala nam zrobić nic, co naraziłoby nas na nieprzyjemności. Nie pozwala nam wyjść z bezpiecznego pokoju, w którym z nim siedzimy. Co więcej, nie pozwala odzywać się temu aniołkowi, który siedzi na boku. I ten wewnętrzny krytyk
to są ludzie, którzy nas otaczają. To nasze środowisko, które cały czas wgrywa wam w głowę, że nie dasz rady, że jesteś za słaby, że to głupi pomysł. Pukają się w głowę cały czas i mówią, że to nie jest ten moment. Albo w ogóle to nie jest dla ciebie. I jak masz masę takich tematów dookoła siebie, to wyobraź sobie, jak będziesz postępował. Dwie scenki, mamy zawodnika, sportowca, który jest przed najważniejszym wydarzeniem swojego życia, najważniejszym pojedynkiem i startem. I on sobie siedzi w tej szatni, totalnie zestresowany, bo na trybunach siedzi z 70 tysięcy ludzi, będzie go oglądało. On poświęcił całe swoje życie na ten start. I wyobraźcie sobie sytuację, w której on sobie mówi coś takiego. Nie no stary, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Jak wygrasz? Przecież powiedz sobie szczerze, nie zrobiłeś 100%. A widziałeś ostatnie zawody tego przeciwnika mojego? Przecież ja nie powtórzę tego, co on. Żeby wygrać, ja muszę życiówkę zrobić. 20 lat temu rekord Polski padł taki i siaki. I on sobie grywa takie tematy. Natomiast drugi będzie sobie mówił, jesteś dobry w tym, co robisz. Poświęciłeś całe swoje życie na ten jeden moment. Czekałeś na niego całe życie. Stać cię na to, żeby być najlepszym właśnie w tym momencie. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Powiedzcie mi, kto ma większą szansę na wygraną? Pierwszy czy drugi? A dlaczego? Bo ten drugi daje sobie szansę na to, żeby wygrać. Bo ten drugi mówi wyraźnie o tym, że on tego pragnie, on tego chce, czekał na to. Nie mówi sobie, że jest niewystarczająco dobry, bo my cały czas sobie mówimy, to nie ten moment, to jeszcze nie teraz, koniunktura jest nie taka, a odłożę sobie trochę kasy, to będzie mi łatwiej. I cały czas czekasz, masz swoje marzenie, masz swoje pasje, a cały czas czekasz na idealny moment. A co jeżeli poczekasz sobie tak do 70, już ci się w ogóle nie będzie chciało i będziesz narzekał, że twoje życie nie wniosło nic ciekawego w historię świata? Bo nie było idealnego momentu. Druga ważna droga do tego, żeby odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem i czego chcę, to spojrzenie na to, co znaczy słowo wartość. Bo nam od początku naszego życia wpajano, że żeby coś zrobić, to musisz być wartościowy. Mamusia będzie cię kochać, jak będziesz grzeczny. A jak nie będę grzeczny, to już nie będzie mnie mamusia kochać? Jak napiszesz dobre wypracowanie, dostaniesz dobrą ocenę. Jak zrobisz dobry wynik, to pochwali cię może szef. Jak będziesz dobrze pracował, to dostaniesz awans i tak dalej, i tak dalej. Zawsze musi być coś. Żeby pani na poczcie w okienku powiedziała, ładnie pani w tych kolczykach, to ona musi pół dnia stać i dobierać te kolczyki do makijażu, bo chce być doceniona. Filozofowie mówili, że my żądamy być docenionym. I co? I się okazuje, że wszystko, co robimy w życiu, nie robimy dla siebie. Tylko zaczynamy robić po to, żeby ktoś zauważył to, co robimy, żeby dał nam chwilę uznania, żebyśmy przez moment jeden krótki mogli poczuć się ważnym. Otóż powiem wam, możecie mi wierzyć lub nie, nie musicie zasługiwać na swoją wartość i będę to podkreślał zawsze i wszędzie, bo wartościowi jesteście choćby dlatego, że tu siedzicie, że oddychacie, że na świecie jest jedna osoba, która jest mega szczęśliwa, że istniejecie i dzięki której, dzięki wam, tej osobie oddycha się lżej. Nie musieliście zrobić nic, żeby dostać życie. Dlaczego musicie zasługiwać na to, żeby ktoś uznał waszą wartość? To jest fundament. Jesteś wartościowy. Uwierz w swoje możliwości i umiejętności i w swoją wartość i nie walcz o nią usilnie. To jest drugi klucz do pytania, kim jesteś i czego w życiu chcesz. I trzeci, dla mnie najważniejszy. Dwie najważniejsze sprawy. Spokojnie mogę powiedzieć, że jestem w nich zakochany, jestem ich zwolennikiem i będę zawsze niósł je na sztandarach przed sobą. Pierwsze to marzenie, drugie to pasja. Możecie się wykręcać, mówić co chcecie, ale każdy w życiu naszym miał przynajmniej jedno marzenie. Każdy miał jakąś pasję, nieważne kiedy, bo być może ją gdzieś zgubił, ale to marzenie i pasja były. Ja ze swoim marzeniem oswajam się każdego dnia. Ja swoje marzenie wymyśliłem sobie w 6. klasie podstawówki.
realizacja tego marzenia jako finalny produkt będzie za 20 lat, ale ja zrobię to, bo pragnę tego tak bardzo. Nie dlatego, że to jest fajne, dlatego, że to jest ucieleśnieniem mojej pasji. I jak żyć z marzeniem? Jak odważyć się o nim mówić, skoro dookoła wszyscy się z tego będą śmiali, skoro będą pukać się w głowę? Jak dać sobie szansę? Marzymy o tym, żeby mieć drugą szansę na coś, żeby mieć szansę na miłość, na szczęście. Chciałbym dostać szansę wygrania w totka albo szansę awansu. Chciałbym mieć szansę na zrobienie czegoś. Tak bardzo pragnąłbym tej szansy, jednej, jedynej, która odmieni moje życie. I im bardziej ty prosisz, tym bardziej mi nasuwa się odpowiedź. To dlaczego sobie tej szansy nie dasz? Dlaczego miałbyś nie zrobić w życiu nic, żeby zmienić to, co się dzieje teraz? Dlaczego miałbyś nie zrobić nic, żeby dać sobie szansę? Na cokolwiek. Pamiętajcie o trzech prostych kluczach. Przede wszystkim, wartość wasza nie ma granic i nie ma ceny, bo jesteście wartościowi. Drugie, przekonania, które sobie wgrywacie, skutecznie będą blokować wasze osiągnięcia. Skutecznie będą wymazywać z waszej głowy wasze marzenia i pasje jako coś niewarte zahaczenia. I temat numer trzy, właśnie pasja i marzenia. Tylko życie z pasją i tylko życie dla marzeń będzie miało sens i będzie kierowało w konkretnym kierunku. To, że jesteśmy tutaj, to, że jesteśmy w cieniu tych trzech, a w sumie czterech czerwonych literek, jest dla nas szansą na to, żebyśmy znaleźli odpowiedź na pytanie, kim jesteś i czego chcesz. Znajdź swoje mocne strony, to, w czym jesteś najlepszy. Każdy z nas ma jedną. Znajdź tą jedną, jedyną moc i niech ona określa ciebie, kim ty jesteś. Niech da ci tożsamość. Zapomnij o swoich niedoskonałościach, bo twoje niedoskonałości nigdzie cię nie doprowadzą. Bo twoje niedoskonałości zawsze będą i będą wymagały pracy. Ale nie zapominaj o swoich atutach, bo przecież je masz. Więc weź ten atut, zabierz go ze sobą do domu, przypominaj sobie o nim tak zawsze, jak będziesz tylko potrzebować i szukaj odpowiedzi na pytanie, gdzie dzięki temu, co mam, chcę być i co w życiu chcę robić. Dziękuję.